Proszę Państwa, podczas kolejnej części naszego dzisiejszego spotkania chciałbym porozmawiać z Państwem na temat problemu sfałszowanych produktów leczniczych oraz sposobów, jakim planuje się przeciwdziałać. Proszę Państwa, liczba leków sfałszowanych wzrasta w zastraszającym tempie. Według Światowej Organizacji Ochrony Zdrowia szacuje się, że około 1% leków sprzedawanych w krajach rozwiniętych jest produktami sfałszowanymi. Globalnie ten problem jest dużo większy i osiąga 10% sprzedaży. Największa liczba sprzedanych, sfałszowanych opakowań jest wprowadzona do sprzedaży z wykorzystaniem internetu. Ale co gorsza, sprzedaż produktów sfałszowanych nie jest realizowana tylko i wyłącznie za pośrednictwem nielegalnych kanałów dystrybucyjnych, ale również z wykorzystaniem legalnych kanałów dystrybucyjnych. W celu przeciwdziałania temu problemowi została opracowana dyrektywa Parlamentu Unii Europejskiej wraz z późniejszymi nowelizacjami, która opisuje szereg zabezpieczeń, jakie mają zostać wprowadzone w krajach członkowskich, aby zminimalizować wprowadzania do obrotu, do legalnych łańcuchów dystrybucyjnych produktów sfałszowanych. W ramach niniejszej dyrektywy zostały określone zbiory leków, które będą podjęte przedmiotowymi zabezpieczeniami. Po pierwsze, będą tymi zabezpieczeniami objęte wszystkie leki będące sprzedawane na receptę, za wyjątkiem leków na tzw. białej liście oraz wszystkie leki OTC, które zostały umieszczone na czarnej liście. O tym, co będzie decydowało, że dany produkt będzie umieszczony na danej białej czy też czarnej liście, będzie decydowała ilość i wartość sprzedaży danych produktów leczniczych, ilość sfałszowań danego produktu leczniczego, które miało miejsce w przeszłości, specyficzne cechy danego produktu leczniczego, to jakie schorzenia są leczone z wykorzystaniem danego produktu oraz inne ewentualne zagrożenia dla zdrowia publicznego. Warto tutaj wspomnieć, że tymi zabezpieczeniami nie będą obejmowane leki, które są radiofarmaceutykami. Jak mówimy o zabezpieczeniach, planuje się wprowadzenie dwóch rodzajów zabezpieczeń. Mają one zapewniać w tandemie weryfikację autentyczności oraz możliwość śledzenia pojedynczego opakowania każdego produktu leczniczego. Zajmijmy się może na początek pierwszym zabezpieczeniem. Każdy z podmiotów odpowiedzialnych za dany produkt będzie zobligowany do umieszczania zabezpieczenia, które będzie gwarantowało, że dane opakowanie nie było do tej pory otwierane, a więc zostanie spełniony wymóg weryfikacji autentyczności. Z chwilą, jak dane zabezpieczenie zostanie naruszone, będzie zachodziła przesłanka, że produkt może być produktem sfałszowanym. Wybór tego zabezpieczenia, czyli techniczna jego realizacja, będzie uzależniona od każdego podmiotu, który będzie wprowadzał. Ważne jest, że ma zapewniać weryfikację autentyczności. Drugim zabezpieczeniem, o którym jest mowa w dyrektywie, jest umieszczanie na każdym jednostkowym opakowaniu identyfikatora, który będzie pozwalał na identyfikację tego konkretnego opakowania. Ten identyfikator z informacji, które aktualnie posiadamy, będzie nanoszony w formie dwuwymiarowego kodu kreskowego. Proszę Państwa, takim jednym slajdem, co ten kod będzie zawierał? Kod będzie zawierał w sobie kod produktu, identyfikator serii, który pozwoli na identyfikację danego opakowania, numer serii danego produktu, datę ważności oraz identyfikator związany z refundacją, jeżeli oczywiście taka refundacja będzie z tym produktem związana. Proszę Państwa, żeby system zabezpieczeń, kontroli tych zabezpieczeń, a w szczególności identyfikacji poszczególnego opakowania mógł działać, każdy z podmiotów odpowiedzialnych za dany produkt leczniczy będzie zobligowany do stworzenia, utrzymywania, zarządzania systemem, który będzie zapewniał możliwość szybką weryfikację danego produktu leczniczego. Taki system, chciałbym Państwu pokazać, jak będzie wyglądało wykorzystanie tego systemu.
Mamy tutaj przykładowy łańcuch dystrybucyjny, począwszy od podmiotu, który wytwarza produkt poprzez dostarczenie tego produktu do pacjenta. W pierwszej kolejności podmiot odpowiedzialny będzie wprowadzał do tegoż systemu wszystkie identyfikatory wydanych produktów leczniczych, które będą objęte zabezpieczeniami, które sobie powiedzieliśmy wcześniej. Następnie w każdym elemencie kanału dystrybucyjnego, za wyjątkiem pierwszej hurtowni, która kupuje od producenta, z chwilą wprowadzenia towaru na stan będzie dokonywana weryfikacja w systemie, czy system potwierdza, że produkt jest legalny. Jeżeli system potwierdza, można przystępować dalej do procesu dystrybucji danego produktu. Oczywiście ważne jest o tym mowa, że apteka w momencie wydawania produktu leczniczego będzie również weryfikowała ten produkt pod kątem autentyczności, a następnie wyda produkt do pacjenta. Poza modelem, który tutaj widzimy i podmiotem, który tworzy ten system, do systemu będzie miał dostęp jeszcze jeden podmiot, a mianowicie organ kompetentny do przeprowadzania kontroli, do nadzorowania całości. Na chwilę obecną nie jest ten organ określony. W naturalny sposób wydaje się, że to będzie izba farmaceutyczna, który będzie również do tego systemu miał dostęp. Ważne jest, że dyrektywa mówi o tym, że koszty tego systemu musi pokryć, odpowiada za to, podmiot odpowiedzialny. Wszyscy pozostali uczestnicy winni korzystać z systemu bez dodatkowych opłat. Proszę Państwa, Campsoft 30 lat dostarcza rozwiązań dla sektora medycznego i farmaceutycznego. Zawsze stara się, aby jego rozwiązania wyprzedzały o krok wymagania, jakie stawiane są przed uczestnikami tego rynku. Dlatego też już w dniu dzisiejszym opracowaliśmy system, który umożliwia realizowanie tego procesu, o którym sobie tutaj powiedzieliśmy. System zbudowany jest z technologii cloudowej, dzięki czemu zminimalizowane są do absolutnego minimum wszelkie czynności związane z wdrożeniem, uruchomieniem systemu w każdym z podmiotów. Chciałbym Państwu pokazać kilka ekranów tego systemu, jak on wygląda. Z punktu widzenia operatora systemu, czyli właściciela podmiotu odpowiedzialnego, ma on dostęp po pierwsze do takiego krótkiego ekranu podsumowującego ostatnie wydarzenia związane z jego lekami, z weryfikacją oraz z wykrytymi alertami na jego produktach. Mamy tutaj cztery takie proste klasy. Termin ważności został przekroczony, termin ważności wkrótce przekroczony, zostanie przekroczony, ponownie zeskanowany kod opakowania, nierozpoznany numer opakowania. Jak Państwo już widzą, pojawił się tutaj termin ważności oraz to, że to jest raportowane do systemu. W ramach systemu nie poprzestaliśmy tylko i wyłącznie na spełnieniu wymagań, które opisane są w dyrektywie, ale poszliśmy krok dalej. Dostarczenie rozwiązań, które w naszej opinii będą pożądane przez każdego z uczestników tego procesu dystrybucyjnego, aby zapewnić lepszą jakość produktów dostarczanych do pacjenta, lepszą jakość usług. Oczywiście można wejść głębiej, zapoznać się z danym alertem, gdzie on miał miejsce, w której godzinie, a co najważniejsze, system zapewnia możliwość gromadzenia informacji o danych zdarzeniach. Tak, wszystkie zdarzenia wykryte, które będą sugerowały, że produkt został sfałszowany, będą musiały być zaraportowane dalej, bezpośrednio z systemu, ale na chwilę obecną te elementy nie zostały w aktach delegowanych doprecyzowane. Oczywiście możemy zejść niżej, tak jak wspomnieliśmy. Mamy tutaj bardzo dobry przykład, gdzie został wykryty alert, że ważność leku ulegnie, że ważność leku w najbliższym okresie się skończy. Mamy prostą informację od podmiotu podłączonego apteki, która w chwili wydania leku poinformowała, że pacjent zdąży zażyć lek przed końcem terminu oraz informację ze strony operatora, który mówi o tym, że przyjmuje takie wyjaśnienie i temat jest zamykany. Jako dostawca, Campsoft jako dostawca nie dostarczamy tylko i wyłącznie rozwiązań
informatycznych. Zapewniamy pełne wsparcie oraz pomoc podmiotom odpowiedzialnym, aby ten system prowadzić, która może wyjść wręcz do zapewnienia komunikacji z rynkiem, wyjaśniania potencjalnych sytuacji i raportowania w formie raportów zbiorczych do zarządzającego. Mamy możliwość oczywiście wyszukania, śledzenia pojedynczego opakowania. Mamy tutaj prostą sytuację, że widzimy, że produkt został wprowadzony, a następnie wykryta rozbieżność w momencie przygotowania do wydania produktu, że termin ważności jest bliski zakończeniu. Proszę Państwa, z jednej strony, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, będzie obowiązek przeprowadzania kontroli na wybranych lekach. Ale to dostarczamy rozwiązania, tak jak wspomniałem wcześniej, w sposób szerszy. To podmiot odpowiedzialny będzie mógł, jeżeli będzie miał taką wolę, system został zaprojektowany w ten sposób, aby mógł rozszerzyć zakres produktów, które chce weryfikować. Innymi słowy, podmiot odpowiedzialny może weryfikować całe swoje portfolio produktów pod takim kątem, czy coś nie zostało sfałszowane, czy coś nie zostało fałszywego wprowadzonego do obrotu, niezależnie od tego, czy znajduje się na czarnej liście w przypadku leków OTC, czy też znajduje się na białej liście w przypadku leków recepturowych. Tutaj kilka slajdów, jak to widzi farmaceuta. Oczywiście, jeżeli wszystko jest poprawnie, system działa cały czas w tle. Analizuje na bieżąco każdą transakcję, która jest realizowana. Jeżeli nie wykryje żadnej rozbieżności, nie informuje farmaceuty. Z chwilą, jak tylko coś będzie nie tak, wyświetli farmaceucie komunikat. Tutaj mamy prosty przykład, że termin ważności leku zostanie przekroczony. Farmaceuta ma możliwość przekazania notki do systemu centralnego, czyli do podmiotu odpowiedzialnego, oraz wprowadzenia notki wewnętrznej, która będzie używana przez jego kierownika do sprawdzenia, czy coś w systemie wydarzyło się niepokojącego. Ta informacja jest przekazana oczywiście dalej. Zakres informacji, który się będzie wyświetlał w tym miejscu, uzależniony jest od klasy wykrycia problemu. W tym przypadku już widzimy, kolorystyka weszła w tryb ostrzejszy i informuje, że produkt, data ważności została zakończona. Tego produktu sprzedać nie wolno. Proszę Państwa, kiedy system zacznie obowiązywać? Kiedy będzie wymóg prawny, żeby system był wdrożony? Mianowicie w ciągu 3 lat od wejścia w życie aktów delegowanych. Z informacji, które płyną aktualnie, akty delegowane do dyrektywy, o której wspomnieliśmy na początku, będą opublikowane w 3-4 kwartale bieżącego roku. Tym samym z końcem 2018 każdy podmiot wprowadzający produkty lecznicze będzie musiał korzystać z systemu. Wydaje się, że 3 lata to dużo, ale jeżeli weźmie się pod uwagę zakres czynności, które należy wprowadzić, zmiana linii produkcyjnej, wdrożenie systemu, jest to bardzo mało. Dlatego już dzisiaj zapraszamy Państwa, rozpoczynamy budowanie grupy pilotażowej, w ramach której można wdrażać nasze rozwiązanie. W ramach pilotażu nie będzie ujmowany organ nadzorczy, nie ma aktualnie takiego wymogu, oraz podmioty hurtowe. Natomiast procesowo wszystko będzie tutaj funkcjonowało tak jak w pełnym cyklu. Jeżeli tylko będzie wola, oczywiście taki podmiot w stylu hurtowni również będzie można wprowadzić. Proszę Państwa, w ramach pilotażu jesteśmy przygotowani do 2 scenariuszy. Mianowicie takim, że dany producent będzie posiadał już kody dwuwymiarowe na opakowaniu, czyli będzie można zrealizować absolutnie wszystkie procesy, oraz w sytuacji, gdzie kodów dwuwymiarowych nie będzie. W takiej sytuacji będziemy opierali się na kodzie EAN, numeru serii, dacie ważności, dzięki czemu będziemy mogli realizować wybrane procesy. Choćby powiedzieć aptece, że produkt, który sprzedajesz, nie jest zarejestrowany w systemie. Po prostu podmiot odpowiedzialny nie wprowadził serii, która odpowiada sprzedawanemu opakowaniu. Tym samym mamy już pierwsze wiarygodne ostrzeżenie. Proszę Państwa, ale ogólnopolski system ochrony zdrowia zawsze z tyłu bardzo intensywnie myśli o pacjencie, dostarczając jakiekolwiek usługi na rynek. Nie inaczej jest tym razem, jak rozwinięcie paszportu leku,
wprowadzimy w najbliższej przyszłości rozwiązanie mobilne, które pozwoli pacjentowi w łatwy i prosty sposób zeskanować produkt leczniczy oraz uzyskać informacje, czy jest on legalny, czy też nie. Oczywiście rozwiązanie będzie zyskało na ważności, tym bardziej, jeżeli produkty będą przez pacjenta kupowane na przykład za pośrednictwem internetu. Poza tym, że pacjent będzie miał możliwość weryfikacji legalności opakowania, czy produkt nie jest sfałszowany, będzie również zapewniał komunikację zwrotną ze strony podmiotu odpowiedzialnego do pacjenta. Jeżeli pacjent wejdzie w posiadanie sfałszowanego produktu leczniczego, w interesie producenta będzie się dowiedzenie, skąd ten produkt i jakim sposobem dotarł na rynek. Tym samym ochrona zdrowia społeczeństwa będzie realizowana bardzo, bardzo aktywnie. Proszę Państwa, dzisiaj bardzo krótko, bo czasu niestety nie mamy za wiele, ale już dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić na konferencję, która będzie poświęcona w dużej mierze przede wszystkim problemom związanym ze sfałszowanymi produktami leczniczymi, która odbędzie się w czerwcu. Rejestracja do tej konferencji będzie uruchomiona z początkiem kolejnego miesiąca. Dziękuję Państwu bardzo za poświęconą uwagę.